Szanowni Państwo, przechodzimy do wykładu. Pozwólcie, że poproszę panią dr Martę Giezek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie, że pani doktor przyjęła zaproszenie na kolejny wykład Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Ja tylko dodam, że już mieliśmy przyjemność spotkać się z panią doktor na dyskusji w grupie wolontariuszy i mentorów w ubiegłym roku, kiedy to dyskutowaliśmy nad kwestiami istotnymi dla strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Szczecin. Pani doktor koordynowała, kierowała opracowaniem strategii. Na co dzień, no trudno byłoby teraz powiedzieć, nie wiem od czego zacząć. Na co dzień pani doktor jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale również mam przyjemność wspólnie działać z panią doktor w Radzie do Spraw Seniorów, a również od miesiąca cieszę się, że właśnie pani doktor zastąpiła mnie w funkcji przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czyli jest to osoba, której leży na sercu polityka senioralna w Szczecinie i być może i z pewnością dlatego również została powołana przez prezydenta jako koordynator programu Senior w Mieście, gdzie jakby korzystając z doświadczeń mieszkania chronionego, bo tutaj też była pomysłodawcą tego projektu i później wdrażała ten projekt, z pewnością te doświadczenia będą gdzieś w przyszłości widoczne. My cały czas też wspólnie no, walczymy o to Centrum Seniora z nadzieją, że ono się pojawi. Pani doktor też współpracuje od lat z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, a specjalizuje się w szeroko mówiąc w kwestiach polityki społecznej, pomocy społecznej, ale chyba ostatnio właśnie w kwestiach związanych z problematyką, tematyką naszego wykładu, a mianowicie przemocy. Przemocy w rodzinie, w tym również wobec osób starszych. Stąd bardzo istotna kwestia, o której trzeba rozmawiać po to, żeby demaskować pewne mity, ale również żeby wiedzieć, jak się w określonych sytuacjach zachować, co zrobić, jak pomóc sobie, jak pomóc komuś innemu. O tym wszystkim z pewnością dzisiaj usłyszymy i mam też nadzieję na, jak zwykle zresztą, bo tutaj na słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora zawsze możemy liczyć, na dyskusję. Warto pytać, pani doktor jest też otwarta po wykładzie, gdyby ktoś, to pewnie też jeszcze o tym pani doktor powie, chciał porozmawiać, jest taka możliwość. Jeszcze raz dziękuję, daję się sama na wykład. Proszę uprzejmie, dziękuję. Jeszcze raz witam się z Państwem bardzo serdecznie. Dziękuję pani doktor Bacie Bugajskiej za tyle ciepłych słów. Te słowa bardzo zobowiązują i motywują do tego, żeby jeszcze lepiej i pełniej działać na rzecz szczecińskich seniorów. Szanowni Państwo, dzisiejszy wykład zatytułowałam dla Państwa Przemoc jako mroczna tajemnica czterech ścian. Dlaczego właśnie w ten sposób? Proszę spojrzeć na obraz, który macie Państwo przed sobą. Jeśli zadaję studentom, młodym ludziom pytanie, jak myślą, w którym z tych bloków, w którym z tych pomieszczeń najczęściej dochodzi do zjawiska przemocy w rodzinie, większość osób wskazuje na ten blok, na tą kamienicę brudną, zaniedbaną, z powybijanymi szybami. Jest to, proszę Państwa, stereotyp i mit, ponieważ przemoc jest to zjawisko, które nie tylko dotyczy środowisk ubogich i dysfunkcyjnych. Przemoc, proszę Państwa, jest zjawiskiem, które może występować również w bloku, na osiedlu, w centrum miasta, gdzie dookoła mieszka setki ludzi, ale może również dotyczyć takich mieszkań, takich domów jednorodzinnych z ogrodem, gdzie na pierwszy rzut oka widać, że nie brakuje ani środków finansowych, ani żadnych innych dóbr. Przemoc, proszę Państwa, może dotyczyć wszystkich, biednych, bogatych, wykształconych, bez wykształcenia, pracujących, bezrobotnych, młodych i starych. Jest to zjawisko, które tak naprawdę może wystąpić w każdym środowisku
I każdy z Państwa może być świadkiem przemocy. Mogło się zdarzyć, że ktoś z Państwa był osobą doznającą przemocy, bo jest to zjawisko powszechnie występujące. Proszę Państwa, w każdym z tych pomieszczeń, w każdym z tych bloków, które mieliście Państwo okazję obejrzeć na poprzednim slajdzie, są jakieś drzwi. Co za tymi drzwiami jest, wiedzą tylko interwenci, którzy interweniują podczas zgłoszenia przemocy. Chciałabym, żebyście Państwo teraz obejrzeli krótką kampanię społeczną, która była promowana kilka lat temu przez Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej. I ta kampania wprost ukazuje, co za takimi zamkniętymi drzwiami można zastać w potencjalnie normalnym domu. Bardzo proszę. Przyznać, że ja ten obraz oglądam już wielokrotnie i za każdym razem mam dreszcze, przechodzą mnie dreszcze, kiedy oglądam to po raz kolejny. Nie jest to odosobniony przypadek, a o statystykach będę mówiła chwilę później. Tak to, proszę Państwa, jest, że właśnie w rodzinie spotyka nas wszystko to, co dobre, co najlepsze od naszych bliskich, ale paradoksalnie, proszę Państwa, w rodzinie może nas spotykać również to, co jest niedobre, właśnie krzywda, przemoc, złe traktowanie. Jest takie mądre polskie przysłowie, że czyniąc dobro, dobro do ciebie powraca, czyniąc zło, powraca do ciebie po trzykroć. I tego też oczekujemy gdzieś od naszych najbliższych, że czyniąc dobro, chcielibyśmy, aby kiedyś ono do nas powróciło. Proszę spojrzeć, starsza pani, prawdopodobnie babcia, która tuli wnuczkę, ona potem ma powody do tego, żeby oczekiwać, że ta wnuczka się nią zaopiekuje. Ta wnuczka ma z kolei możliwość zrekompensowania, oddania przysługi babci, spłacenia tego długu opieki. Ale czyniąc zło, często w swojej praktyce zawodowej spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy już dorosłe, bardzo dorosłe dzieci nie chcą sprawować opieki nad swoimi starszymi rodzicami, mówiąc wprost: nic dobrego w domu nie zaznałem. W domu był alkohol, w domu była przemoc, byłem krzywdzony przez swoich rodziców. Nie chcę mieć z tymi ludźmi nic wspólnego. I to jest właśnie to zło, które po latach do rodziców, którzy nie sprawowali tej władzy rodzicielskiej w sposób prawidłowy, powraca. Zastanówmy się przez chwilę, jakie są przyczyny przemocy. W literaturze przedmiotu jedną z przyczyn są choroby psychiczne. Osoby z zaburzeniami psychicznymi są zarówno osobami, które doznają przemocy, ale są również osobami, które stosują przemoc. Stosują przemoc wówczas najczęściej, kiedy odstawiają leki psychotropowe. Osoby z zaburzeniami psychicznymi czy chore psychiczne, jeśli zażywają regularnie leki, z reguły mogą normalnie funkcjonować w otaczającej rzeczywistości, pracować, uczyć się, nie odbiegają od powszechnie przyjętej normy. Natomiast zaprzestając zażywania leków, pojawia się znowa choroby psychicznej i wówczas mogą wystąpić zachowania agresywne, które są następnie odnotowywane jako zjawisko przemocy.
Kolejną przyczyną są uzależnienia. Przy czym zwracam uwagę Państwa, że alkohol nie jest bezpośrednią przyczyną zachowań przemocowych. Alkohol jest wyzwalaczem. Są osoby, które po zażyciu alkoholu, pod wpływem alkoholu, stają się osobami agresywnymi. I to właśnie alkohol wyzwala te zachowania. Kolejną przyczyną jest zło moralne. Są osoby, które nie potrafią funkcjonować inaczej, jak tylko poprzez krzywdzenie innych. To im sprawia przyjemność, to im daje siłę i motor do działania. Zdarzają się, takie są bynajmniej opisywane przyczyny przemocy w literaturze przedmiotu. I wreszcie ostatnia przyczyna, bardzo ważna, to są deficyty środowiskowe. I tutaj najczęściej mamy do czynienia z osobami, które w życiu nigdy nie zaznały nic dobrego, nie miały prawidłowych wzorców w rodzinie, wychowywały się w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie był alkohol, gdzie była przemoc, gdzie były bite, molestowane te osoby. Nie potrafią funkcjonować w dorosłym życiu inaczej, jak tak, jak zostały nauczone przez swoich rodziców czy opiekunów. Te deficyty środowiskowe są przyczyną przemocy, zwykle przemocy w rodzinie, ale osoby stosujące przemoc, właśnie u podłoża których leżą te deficyty środowiskowe, są osobami, z którymi najlepiej, najszybciej i stosunkowo łatwo się pracuje, bo wystarczy dać im wzory innych zachowań, aby krzyk czy bicie zamienili jakimś innym zachowaniem zastępczym. Pokazać im, że egzekwować pewne zachowania można również pokojowo, bez użycia przemocy. Można poprzez zachęcenie, poprzez motywację, poprzez nagrodę. Bardzo często rodzice, którzy sami doznawali przemocy w rodzinie, nie potrafią wychowywać swoich dzieci właśnie bez przemocy. Potencjalnie mają dobre zamiary, chcą, żeby dziecko było grzeczne, żeby dziecko się uczyło, tylko nie potrafią wyegzekwować tego w inny sposób, jak poprzez krzyk, bicie, wyzywanie, poniżanie. Jakie jest tło przemocy? Proszę Państwa, tłem przemocy zawsze jest nierównowaga sił. W przemocy zawsze musi być ktoś, kto jest silniejszy i ktoś, kto jest słabszy. Hierarchia. Mamy rodziny patriarchalne, gdzie głową rodziny jest ojciec, mężczyzna, który daje sobie prawo do tego, aby rządzić, aby wydawać polecenia, aby egzekwować, aby żądać pewnych zachowań. Nie zawsze robi to w sposób poprawny. Przywileje. Osoba, która pracuje, jeśli mamy do czynienia na przykład z małżeństwem, gdzie tylko jedna osoba pracuje zawodowo i poprzez tą przewagę zarobkowania pieniędzy daje sobie prawo do tego, aby mieć przywileje właśnie decydowania. Władza i posłuszeństwo. Dzieci mają być posłuszne rodzicom i tutaj też może dochodzić do nadużyć, które w dalszej części są zwane przemocą. Wykluczenie. Osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby zależne, które same nie będą mogły zawalczyć o swoje prawa. Definicja przemocy jest bardzo jednoznaczna. Mówi wprost, że przemoc to intencjonalne, czyli świadome i zaplanowane działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Nic dodać, nic ująć. W literaturze polskiej również mówi się o przemocy jako narzucaniu komuś swojej woli, wymuszania czegoś, najczęściej wymuszania pewnych postaw lub zachowań, których nie chce albo nie toleruje ta druga osoba. Jeśli mówimy o przemocy wobec osób starszych, to w literaturze gerontologicznej przemoc jest traktowana jako złe traktowanie starszych ludzi. Najczęściej pod postacią nadużyć i zaniedbań wobec seniorów.
Żeby mówić o przemocy, proszę Państwa, muszą zajść cztery zasadnicze przesłanki równocześnie. Pierwsza przesłanka to jest ta, o której mówi definicja przemocy. Działanie lub zaniechanie działania jest intencjonalne. Ktoś doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co robi. Wydaje polecenia drugiej osobie, daje sobie prawo do decydowania o drugiej osobie, występuje w jej imieniu i przy tym jest przekonany, że ta druga osoba powinna mu się absolutnie i bezwzględnie podporządkować, bez względu na to, czy jej się to podoba, czy też nie. Druga przesłanka to ta, o której mówiłam chwilę wcześniej. Istnieje nierównowaga sił. Zawsze musi być ta dysproporcja. Jedna osoba ma przewagę w przemocy. Przewagę bądź fizyczną, bądź psychiczną, finansową, intelektualną. Zawsze musi być ta osoba słabsza. Działanie lub zaniechanie działania jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste osoby drugiej. Tu ktoś daje sobie pełne prawo do tego, aby drugą osobę popchnąć, uderzyć, skrytykować, wyzwać. Nie liczy się ani z potrzebami, ani z życzeniami drugiej osoby. I wreszcie, proszę Państwa, czwarta przesłanka, która wynika jak gdyby z wszystkich trzech poprzednich, że powyższe działania jednej osoby powodują szkody i cierpienia u osoby drugiej. Jest to bardzo subiektywna przesłanka, ponieważ każdy ma inny próg doznań. Jeden wytrzyma więcej, inny mniej. Szkody mogą być wymierne albo nie. Mogą być widoczne bądź niewidoczne. Mogą być natychmiastowe, a mogą być również to szkody odroczone. Natomiast osoby, które doznają przemocy, mówią w ten sposób, że blizny, siniaki, one się zagoją. Ale to, co pozostaje tu wewnątrz, to nigdy się nie zagoi. Te blizny będą dawały o sobie znać do końca życia. Będą wywierały piętno od dziecka do późnego wieku podeszłego. Jakie mamy rodzaje i formy przemocy? No pewnie tak jak Państwo tu siedzicie, każdy wie, że mamy przemoc fizyczną, czyli to naruszenie nietykalności fizycznej. Tutaj z analiz niebieskich kart oraz z analiz policyjnych najczęściej stosowana przemoc fizyczna to popychanie, policzkowanie, wykręcanie rąk, kopanie, duszenie, bicie pięścią po głowie, ciskanie ciężkimi przedmiotami, ale także i przemoc z użyciem broni. Przemoc psychiczna, czyli to naruszenie godności osobistej. Tu najczęściej pojawia się wyśmiewanie poglądów, opinii, religii, stała krytyka, wmawianie choroby, izolacja społeczna, domaganie się posłuszeństwa, stosowanie gróźb, kontrolowanie nadmierne, używanie wulgarnych epitetów, zawstydzanie innej osoby. Przemoc seksualna, czyli naruszenie intymności, gwałt i wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie oglądania treści pornograficznych. Przemoc ekonomiczna, naruszanie własności, odbieranie zarobionych pieniędzy, odbieranie renty, emerytury albo zakaz podjęcia pracy zarobkowej w myśl takiego pojęcia, które jeszcze niektórzy mężczyźni wygłaszają, że kobieta powinna zajmować się domem, nie powinna pracować zarobkowo. I wreszcie, proszę Państwa, forma przemocy, którą jest zaniedbanie, czyli naruszenie obowiązku opieki. Jest to forma przemocy najczęściej stosowana wobec dzieci i wobec osób starszych oraz wobec osób niepełnosprawnych, czyli tych, które same nie będą wołać o własne prawa i bardzo często same nie będą wołać o pomoc. Jest to niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, izolowanie.
Jeśli mówimy o zaniedbaniu, proszę Państwa, to ono ma najczęściej dwa wymiary, aktywny i pasywny. Ten aktywny oznacza świadome zachowanie osoby opiekującej się seniorem. Ta osoba opiekująca jest świadomie nastawiona na niespełnianie potrzeb osoby starszej czy dziecka. Natomiast zaniedbanie pasywne jest nieintencjonalne. Najczęściej mamy tutaj z zaniedbaniem pasywnym do czynienia w sytuacji trwającej przez wiele lat opieki, brakiem możliwości tej opieki, brakiem umiejętności opiekowania się. Bo proszę sobie wyobrazić, jak bardzo może być wycieńczona żona, która się przez 20 lat opiekuje leżącym, schorowanym mężem albo na odwrót. Czasami ta niemoc jest silniejsza od miłości, która łączy te dwie osoby. I tutaj tym osobom, tym opiekunom, którzy zaniedbują pasywnie, musi być świadczona pomoc. Ich należy jak najszybciej odciążyć od tego ciężaru opieki, bo jeśli nie, to za chwilę będziemy mieć jedną osobę w domu pomocy społecznej, a drugą na oddziale psychiatrycznym w depresji albo z wycieńczeniem nerwowym. Jeśli mówimy o zjawisku przemocy wśród osób starszych, celowo napisałam wśród osób starszych, a nie wobec osób starszych, ponieważ analizując kwestionariusze niebieskiej karty, doszłam do wniosku, że seniorzy występują w trzech wymiarach, w trzech obszarach. Senior jako osoba doznająca przemocy, doznająca krzywd, upokorzeń, ale także senior, który jest świadkiem przemocy. Często to właśnie seniorzy, sąsiedzi zgłaszają nam różne informacje o tym, że za ścianą, czy piętro niżej, czy piętro wyżej jest podejrzenie, że dzieje się coś złego. Są bacznymi obserwatorami. I wreszcie trzeci obszar, w którym seniora można zidentyfikować, senior jako osoba stosująca przemoc, bo i również takie sytuacje się zdarzają. Zastanówmy się chwilę nad emocjami. Jakie emocje mogą towarzyszyć osobie, która stosuje przemoc, która doznaje przemocy i która jest świadkiem przemocy? Realizując podobne zajęcia z studentami, poprosiłam ich o wskazanie emocji. Najczęściej padały takie jak gniew, złość, bezsilność, strach, wstyd, wściekłość, zadowolenie, ulga, wyładowanie, poczucie beznadziejności, niemoc, poczucie sprawstwa, duma. Przy czym, proszę Państwa, te, które są zaznaczone kolorem niebieskim, czyli gniew, złość, bezsilność, strach, wstyd, wściekłość, ulga, niemoc i poczucie beznadziejności, były wskazywane zarówno przy sprawcach, jak i ofiarach, jak również i przy świadkach. Można się nad tym zastanowić, a nawet trzeba się nad tym zastanowić, że, proszę Państwa, jest bardzo cienka linia pomiędzy ofiarą a sprawcą. Widzimy to w tych deficytach środowiskowych, o których mówiłam. Bite dziecko często jest sprawcą przemocy wobec własnej rodziny. Nie potrafi inaczej. Spójrzcie Państwo na liczby. Przeanalizowałam 1299 kwestionariuszy niebieskiej karty. Dla wyjaśnienia powiem, że niebieska karta jest to taki dokument, który zakłada się rozpoczynając procedurę przeciwdziałania, wstrzymania przemocy. Niebieską kartę może założyć policja, może założyć pracownik socjalny, pracownik ochrony zdrowia, lekarz, pielęgniarka, rehabilitant. Może założyć również pracownik oświaty i członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Założenie niebieskiej karty stwierdza, że istnieje podejrzenie, że w danym środowisku może być stosowana przemoc. Przeanalizowałam niebieskie karty, które wpłynęły do zespołu interdyscyplinarnego, założone przez różne te służby, o których wcześniej mówiłam, w latach 2012-2013. Tych kart było 1299. Z tych kart wybrałam 312 spraw, bo tyle ich było, z udziałem osób powyżej 60 roku życia. Jest to dosyć duży procent. W tym proszę spojrzeć, 190 osób to były osoby starsze, które doznawały przemocy, w tym 153 kobiety i 45 mężczyzn.
było 114 osób starszych stosujących przemoc, w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn i 8 kobiet i 50 seniorów, którzy byli świadkami przemocy. Jak widać z tej krótkiej analizy, w zdecydowanej większości sprawcami przemocy są mężczyźni. Wśród tej grupy, o której mówiłam, tych 312 seniorów, 48 osób, sprawców przemocy, wcześniej już było karanych za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia. Czyli były to osoby, które już w przeszłości tą przemoc stosowały i z tego tytułu poniosły karę. Aż 236 sprawców przemocy nadużywało alkoholu. Czyli ten alkohol i inne środki psychoaktywne są podłożem przemocy, są wyzwalaczem. 40 sprawców było leczonych psychiatrycznie i to najczęściej były osoby, które zaprzestały spożywania leków psychotropowych i jedna osoba była w posiadaniu broni. Te dane są niezwykle ciekawe. Czas trwania przemocy. Kiedy doszło do zgłoszenia? Nie zawsze sama osoba starsza zgłaszała tą przemoc. Często było to zgłaszane przez świadków, czyli osoby postronne, sąsiadów, innych bliskich z rodziny. Tylko 6 zgłoszeń było w ciągu pierwszego miesiąca trwania przemocy. W ciągu pierwszego roku 55. Ale proszę spojrzeć, aż 49 osób zdecydowało się na ujawnienie przemocy dopiero po 7 latach jej trwania. Jaką gehennę przechodzą ofiary przemocy, cierpiąc przez tyle lat. Od razu się człowiek chce zastanowić nad faktem, dlaczego tak długo, co spowodowało, że nie była ta osoba zdolna wcześniej o tym powiedzieć. W tym celu jest bardzo dużo kampanii społecznych. Jedną mieliście Państwo okazję obejrzeć na filmie. Tutaj są plakaty Projekt Starsi, gdzie również jest zwracana uwaga na przemoc, na to, aby uświadomić społeczeństwo, że to nie jest tajemnica czterech ścian. To jest problem społeczny, o którym należy informować. Były robione również wywiady i nauczycielka akademicka w wieku 65 lat powiedziała takie znamienne słowa, które chciałabym Państwu przytoczyć. One też między innymi mówią o tym, dlaczego o tej przemocy się nie mówi, zwłaszcza wśród osób starszych. Starsi ludzie często są traktowani jak transparentni. Kiedy idą ulicą, boję się, że pędzący tłum zepchnie mnie z chodnika. Staram się iść przy ścianie, bo wtedy czuję się bezpieczniej. Zauważyłam, że nikt na mnie nie patrzy, jakby mnie nie było. To, proszę Państwa, jest znamienne zdanie, które mówi o tym, że tak naprawdę zamykamy się w swoich czterech ścianach i to, co się dzieje za innymi drzwiami, nie do końca nas interesuje. Ważne jest, aby to zauważać i aby to zgłaszać właściwym służbom. Przygotowując się na dzisiejszy wykład dla Państwa, również sięgnęłam do raportu Światowej Organizacji Zdrowia, jak wygląda zjawisko przemocy wśród osób starszych w Europie. Proszę spojrzeć, że w 53 krajach europejskich, gdzie była analizowana ta sytuacja, autorzy raportu ustalili, że 4 miliony starszych osób pada ofiarą przemocy fizycznej. 29 milionów pada ofiarą przemocy psychicznej. 6 milionów to osoby poszkodowane oszustwami i kradzieżami. I prawie 1 milion starszych osób jest wykorzystywanych seksualnie. 2,5 tysiąca starszych osób ginie z rąk najbliższych. O tym mówi raport Światowej Organizacji Zdrowia i oczywiście sytuacja dotyczy tych 53 krajów. Są to wspólne liczby dla tych krajów.
Najbardziej narażoni na przemoc są osoby niepełnosprawne, osoby z chorobą Alzheimera, osoby dotknięte chorobami demencyjnymi, a także starsi ludzie wywodzący się z ubogich środowisk, zjawisko przemocy mniej rozpoznawalne jest w małych miejscowościach i na wsiach. Tam często również panują pewne stereotypy, które mówią o tym, że o tym, co się dzieje w domu, nie mówi się na zewnątrz. Nie powinno się do tego przyznawać. Czynniki wpływające na występowanie przemocy wśród osób starszych są różne, ale głównie związane z tym, co z osobą starszą dzieje się wraz z wiekiem, czyli zmniejszenie siły, zwiększa się poczucie bezradności w coraz bardziej zaawansowanym wieku, ale także cały czas pozostaje potrzeba miłości, bycia potrzebnym. Może się pojawić choroba, niepełnosprawność, niedołęstwo, poczucie uzależnienia. I to najczęściej są czynniki wpływające na to, że osoby starsze doznają przemocy. A od kogo? Najczęściej od dorosłych dzieci i innych członków rodziny. Czasami jest to partner osoby starszej i do tej przemocy dochodzi w wyniku wielu lat nieudanego pożycia małżeńskiego albo zmian w stanie zdrowia, albo też związanych z trudem opieki, o czym mówiłam wcześniej. To wiele lat nieustannej opieki może doprowadzić do sytuacji, w których opiekujący się współmałżonek po prostu już tego dłużej nie jest w stanie wytrzymać. Ale występuje również przemoc rówieśnicza wśród seniorów, podobnie jak jest przemoc rówieśnicza wśród młodych ludzi. Wśród seniorów także taką przemoc rówieśniczą odnotowujemy. Najczęściej ma ona wymiar psychiczny w postaci poniżania, wyzwisk, używania wulgarnych epitetów. Ale i również jest przemoc instytucjonalna. Ja nie będę mówiła o tym rodzaju przemocy, ponieważ nie jest to tematem dzisiejszego wykładu. Dzisiaj się zajmujemy tą przemocą w rodzinie. Czynniki sprzyjające to te, które już wcześniej były wskazane, czyli używki, uzależnienia, choroba psychiczna, ale także, proszę Państwa, bezrobocie i brak stałego źródła dochodu. Z doświadczenia Państwu powiem, że tylko w 2015 roku zostało złożonych 11 pozwów do sądu, 11 zgłoszeń do prokuratury związanych z faktem, że współzamieszkujące dzieci z osobą starszą stosowały przemoc tylko po to, aby osoba starsza znalazła się w domu pomocy społecznej, a oni już wcześniej mieszkanie mieli przepisane. Więc są to właśnie zjawiska przemocy związane z chęcią pozyskania dóbr, jak najszybszego pozyskania dóbr. I tu mówimy o tym braku perspektywy samodzielnego mieszkania. I oczywiście ten trud nieustannej opieki, który nam się powtarza. Dochodzimy, proszę Państwa, do sedna dzisiejszego spotkania. Dlaczego ludzie starsi nie chcą mówić o przemocy w swoim życiu? Dlaczego skrzętnie to ukrywają i aż 58 seniorów z przebadanej próby dopiero po 7 latach zdecydowało się na opowiedzenie o tragediach, które je spotkały w życiu, od najbliższych. Po pierwsze, boją się konsekwencji względem siebie. Nie wierzą w skuteczne działanie wymiaru sprawiedliwości. Obawiają się, że co z tego, że dzisiaj tego wnuka czy syna, który stosuje wobec mnie przemoc, zabierze policja, jak on wróci jutro czy pojutrze i będzie się na mnie mścił za to, że dokonałem tego zgłoszenia. Także jest to strach przed konsekwencjami względem siebie. Strach przed zabraniem do domu starców. Celowo w cudzysłowie, proszę Państwa, napisałam dom starców, ponieważ z zeznań starszych osób doznających przemocy jest to bardzo często stosowany element zastraszający. Jeśli nie będziesz robiła tego, co ja chcę, jeśli nie będziesz mi posłuszna, to oddam cię do domu starców i tam dopiero ci pokażę. Bardzo często powtarzane groźby. Starsza osoba obawia się, że sama sobie nie poradzi, ale proszę Państwa, u starszych osób pojawia się też element wstydu.
co sobie pomyśli ten policjant, ten pracownik, jakim ja rodzicem byłam, jak wychowałam swoje dziecko, że teraz ono na starość mnie bije. Ten wstyd, proszę Państwa, w wielu okolicznościach jest podawany na pierwszym miejscu. Niektórzy seniorzy uznają, że taka sytuacja jest normalna. Jeśli sami wzrastali w środowisku przemocowym, to, że kiedyś stosowali przemoc wobec innych, nie jest dla nich żadnym zdziwieniem, że w tej chwili ktoś stosuje przemoc wobec nich. I jest niewiele takich sytuacji, niemniej jednak również w zeznaniach seniorów taka informacja się pojawia. Niezręcznie jest o tym mówić, co jest związane z wstydem. Osoby starsze są zastraszane, nie chcą wierzyć. Osoby starsze nie dopuszczają do świadomości tego, że to im się przytrafiło. Próbują to wyprzeć ze swojej świadomości. Bardzo często wychodzą z założenia, że to minie, że to był incydentalny wybryk. Ale proszę Państwa, jeśli mamy do czynienia z przemocą, to ona nie minie, ona się nie zakończy. Przemoc ma swój cykl przemocowy, który się powtarza. Wyrwanie z tego zaklętego kręgu przemocy jest tylko poprzez, właśnie możliwe, tylko poprzez zgłoszenie, poprzez ujawnienie tego, że jest sprawca i jest ofiara. Osoby starsze często są zawstydzone tym, że doświadczają przemocy od swoich bliskich. Obawiają się, że jeśli komuś o tym powiedzą, to tylko pogorszy ich sytuację. Czasami mają wmawiane, że mają problemy z pamięcią i wcale nie jest tak, jak mówią. Czasem myślą o tym, że to, co się zadarzyło, jest ich winą. Proszę Państwa, sprawcy przemocy w sposób perfekcyjny potrafią w ofierze wywołać poczucie winy. Taki sprawca mówi najczęściej: widzisz, to ty mnie do tego sprowokowałaś. Gdybyś zrobiła tak, jak chciałem, to ja bym nie musiał cię uderzyć. To jest twoja wina. I ta biedna osoba, która jest osobą doznającą przemocy, która jest zastraszona, wycofana, ona w to po pewnym czasie zaczyna wierzyć, że to ona jest zła, że to ona źle robi, a on po prostu tylko egzekwuje poprawne zachowanie. I wreszcie, proszę Państwa, osoby starsze bardzo często obawiają się konsekwencji dla swojego oprawcy, bo najczęściej jest to ktoś bliski. Nie chcą widzieć takiego obrazka, że ich ukochanego wnuka czy syna wyprowadza z domu policja. Chciałam też zwrócić Państwu uwagę, że przemoc to nie jest to samo co konflikt, bo bardzo często jest to mylone. W przemocy, tak jak powiedziałam, mamy do czynienia z nierównowagą sił. Zawsze jest silniejszy i słabszy. W konflikcie siły są wyrównane. Mówiąc po sportowemu, każdy ma takie same szanse, żeby wygrać. Jeśli zastanowimy się przez chwilę na tym, to właśnie rozróżnienie konfliktu od przemocy jest niezwykle ważne przy dalszych czynnościach, jakie są podejmowane. Przy konflikcie nie zakładamy niebieskiej karty, bo jeśli mielibyśmy rozpoczynać procedurę przeciwdziałania przemocy przy każdym konflikcie, to wszyscy, tak jak tu siedzimy, byśmy musieli mieć pozakładane niebieskie karty, bo chyba nie ma osoby, która by nie weszła w konflikt z kimś innym. Ale mówimy tutaj o równowadze sił. Ta druga osoba ma takie same prawo i taką samą możliwość fizyczną, psychiczną i każdą inną, żeby się obronić. O przemocy w głównej mierze mówi ustawa o przeciwdziałaniu przemocy i ona w paragrafie pierwszym zwraca uwagę szczególną na społeczny obowiązek zawiadamiania prokuratury bądź policji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Przemoc jest przestępstwem ściganym z urzędu. I każdy, kto jest świadkiem, ma obowiązek w myśl tej ustawy zawiadomić policję bądź prokuraturę albo inną służbę.
Może to być pracownik socjalny, może to być ktoś z ochrony zdrowia, bądź z oświaty, bądź z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To zgłoszenie ma służyć właśnie temu, żeby przerwać ten cykl przemocowy. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi również o tym, że osoba doznająca przemocy musi mieć umożliwienie przerwania tej przemocy, musi być przerwana krzywda, która jej się dzieje i coraz częściej pojawiają się już wyroki sądów, które mówią o tym, że jest zakaz zbliżania się osoby stosującej przemoc do rodziny. Jest to egzekwowane następnie przez policję. Osoba stosująca przemoc nie może się zbliżać do swoich bliskich. Jest poddawana eksmisji z miejsca zamieszkania i takich sytuacji też mamy już kilka. I to dobrze wróży na przyszłość, że to nie osoba doznająca przemocy musi się wyprowadzać z domu i uciekać przed oprawcą, tylko to oprawca jest umieszczany w innym miejscu. Niestety, proszę Państwa, w sytuacji osób starszych najczęściej, żeby zapewnić bezpieczeństwo i godność osobie starszej, to osobę starszą umieszczamy w bezpiecznym miejscu, najczęściej w domu pomocy społecznej. Tutaj ta zasada jest odwrotna. Jeśli dochodzi do nas informacja, jeśli policja przekazuje nam informację, jeśli otrzymujemy zgłoszenie, że jest senior, który jest jest osobą doznającą przemocy, to naszym zadaniem jest jak najszybciej zabezpieczyć tego seniora przed dalszą krzywdą. Zabezpieczyć go możemy tylko właśnie w takim miejscu, jakim jest Dom Pomocy Społecznej albo też od niedawna powstające w Szczecinie mieszkanie chronione. I w tych mieszkaniach chronionych muszę Państwu powiedzieć, że mamy 3 osoby starsze, które właśnie są osobami chronionymi przed przemocą. To jest ważny element, na który chciałam zwrócić Państwa uwagę, bo bardzo często zdarza się, że policja albo prokuratura mówi o tym, że ważne jest, żeby ofiara przemocy posiadała zaświadczenie lekarskie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi o zaświadczeniu lekarskim, ale innym niż obdukcja. Obdukcja, proszę Państwa, jest to dokument płatny, wystawiany przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sądowej bądź biegłego z listy biegłych. I taka obdukcja nie jest potrzebna, jeśli mówimy o zaświadczeniu lekarskim w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Proszę Państwa, chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że każdy lekarz, do którego przyjdzie osoba i powie, że jest osobą doznającą przemocy i doszło do uszkodzenia ciała bądź do jakichś zdrowotnych powikłań, może wystawić zaświadczenie, że te zmiany, te problemy, z którymi ta osoba przyszła, nie musi stwierdzać, że na pewno, ale że prawdopodobnie, istnieje prawdopodobieństwo, mogą być wynikiem zachowań przemocowych na rzecz tej osoby. Wówczas lekarz powinien również założyć niebieską kartę. Jest do tego uprawniony. Na jaką pomoc mogą liczyć osoby doznające przemocy? Na pomoc medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, ale także socjalną, prawną i policyjną. Proszę Państwa, jako służby działające w przeciwdziałaniu przemocy zwracamy szczególną uwagę na jeden aspekt. To, co zaznaczyłam Państwu na czerwono, niedopuszczalne jest, aby wielokrotnie rozdrapywać rany. Rozmowę z osobą doznającą przemocy powinno się przeprowadzić tak, aby to jeden specjalista zebrał wszystkie informacje, cały wywiad potrzebny do dalszego postępowania. Niedopuszczalnym jest, aby kilku specjalistów, kilka służb odpytywało osobę doznającą przemocy po raz 2., 3., 5. i 11., ponieważ jest to za każdym razem trauma, przeżycie, sytuacja kryzysowa. Niebieska karta, która weszła w życie rozporządzeniem w roku 2011,
jest procedurą, która jest punktem wyjścia do podejmowania interwencji i uruchamiania działań w kierunku zatrzymania przemocy. Najwięcej niebieskich kart zakłada policja, bo to najczęściej policja jest tym pierwszym patrolem, który pojawia się w miejscu, gdzie ta przemoc jest dokonywana. To najczęściej jest zgłoszenie na policję i patrol tam przybywa. Jeśli mamy do czynienia z dziećmi bądź osobami starszymi, zwykle policja dzwoni właśnie do interwencji kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, prosząc o wsparcie i zapewnienie tego bezpieczeństwa socjalnego. I dlatego też w drugiej kolejności sporą liczbę niebieskich kart zakłada właśnie pomoc społeczna. Następnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo to z różnych miejsc alkoholicy, osoby nadużywające są kierowane do tej gminnej komisji, albo osoby doznające przemocy przychodzą tam zgłaszając problem alkoholowy, a przy okazji wychodzi, że również jest przemoc. I wreszcie czwarte ogniwo to ochrona zdrowia i oświata, najmniej tych niebieskich kart do tej pory założyła. Proszę pamiętać o tym, że nie musi być zgody na to, aby założyć niebieską kartę. To nie jest tak, że osoba przyjdzie na komisariat na przykład, opowie o swojej krzywdzie, a potem powie, ale ja nie wyrażam zgody na założenie niebieskiej karty. Tak nie może być. Jest to dokument, który się zakłada bez zgody. Ale to pracownik instytucji decyduje, czy coś jest przemocą, czy też nie. Bo muszę Państwu powiedzieć, że zdarzają się sytuacje, ostatnio dosyć często, gdzie niebieska karta zaczęła być wykorzystywana w innych celach. Na przykład sprawowania opieki nad dzieckiem, gdzie kobieta, mówiąc o tym, że mąż stosuje wobec niej przemoc, chce mieć przewagę nad nim, aby sąd przyznał jej pełną opiekę nad dzieckiem. W sprawach majątkowych również często gdzieś ta niebieska karta zaczyna być narzędziem, które ma służyć innemu celowi niż ten, do którego jest zaplanowana. Jak zapobiegać przemocy wobec osób starszych? Mamy takie trzy obszary. Pierwszym zasadniczym obszarem to jest ten obszar edukacyjny. To właśnie co dzisiaj robimy. Uświadamianie, że takie zjawisko istnieje. Otwieranie oczu i uszu na to, co się dzieje dookoła. Żeby nie milczeć, żeby nie pozostawać obojętnym na to, że gdzieś za ścianą, piętro wyżej bądź piętro niżej, dzieje się krzywda osobie starszej bądź dziecku. Ta świadomość spowodowała, że od 3 lat, to uświadamianie ustawiczne, spowodowało, że od 3 lat mamy więcej zgłoszeń. I zdarza się, że często osoby najczęściej ze świata mediów zadają pytanie, to co, to znaczy, że jak zakładacie tak dużo niebieskich kart, to tej przemocy w Szczecinie i w ogóle w Polsce jest więcej? Nie. Nie jest jej więcej. Ona zawsze była, jest i będzie. Tylko jest lepiej wykrywana, szybciej wykrywana, więcej przypadków jest zgłaszanych. A muszę Państwu powiedzieć, że każde zgłoszenie, nawet anonimowe, jest sprawdzane i weryfikowane przez służby, najczęściej właśnie przez policję, a później po zweryfikowaniu takiej sytuacji dzielnicowy przynajmniej raz w miesiącu to środowisko jeszcze odwiedza. Także ten aspekt edukacyjny, to spotkania, szkolenia, to również mówienie o tym nie tylko do osób starszych, ale także do dzieci i młodzieży, tak aby wiedzieli, że osoba starsza to jest ta osoba, którą należy otoczyć opieką, szacunkiem i zapewnić bezpieczeństwo. Kolejny obszar to jest obszar ustawodawczy. Dążymy do tego, aby było podobnie jak wśród osób niepełnosprawnych, że nic o nas bez nas, że jeśli ma powstawać prawo, jeśli mają powstawać przepisy, które mają chronić osoby starsze, to wysłuchajcie głosu osób starszych, tego czego potrzebują, tego czego oczekują, tego czego chcą. Tak jak tworzyliśmy naszą strategię rozwiązywania problemów społecznych, cały obszar związany z opieką nad seniorem
jest tak naprawdę pracą twórczą samych seniorów, którzy wskazali, jakie są ich potrzeby. Bo kto je będzie lepiej rozpoznawał, jak nie same osoby, które są w określonej sytuacji, w określonym wieku. I wreszcie w obszarze instytucjonalnym to jest przede wszystkim docieranie do opiekunów i kadry, która się zajmuje osobami starszymi. Proszę Państwa, żeby pracować z osobą starszą, trzeba mieć pewne predyspozycje. Pewnych cech nie nauczy się, nawet na najlepszych studiach. Albo ktoś lubi, umie i chce pracować z osobami starszymi, albo ktoś po prostu tego nie potrafi i nigdy się tego nie nauczy. Ta empatia, ona jest oczywiście wskazywana w wielu podręcznikach, natomiast albo się ją ma, albo się jej nie ma. Więc weryfikowanie kadr zajmujących się osobami starszymi jest niezwykle ważne i surowe karanie bądź wprost eliminowanie z zespołu terapeutycznego tych osób, które nie potrafią w sposób właściwy zajmować się osobami starszymi. Proszę Państwa, w Szczecinie został utworzony punkt konsultacyjny do spraw uzależnień i przemocy w rodzinie. Jest to punkt konsultacyjny, do którego może się zgłosić każdy, bez względu na wiek i płeć. Porad w tym punkcie udzielają psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, konsultanci do spraw uzależnień, ale również prawnicy. Zgłoszenie do takiego punktu jest absolutnie anonimowe. Nikt tam nie oczekuje imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. My tylko dla naszych potrzeb statystycznych wpisujemy ilość osób zgłaszających się i ich płeć. To jest dla nas brane pod uwagę. Cała reszta jest anonimowa. I muszę Państwu powiedzieć, że najwięcej osób się zgłasza spoza Szczecina. Z małych miejscowości, tych, które mają obawy przed pójściem na komisariat policji w swojej małej miejscowości. Wolą zachować anonimowość i przyjść do dużego miasta, zasięgnąć porady i czasami też oczekiwać pomocy. Ten punkt mieści się na Jana Pawła II 42 na trzecim piętrze, ale chciałabym, żebyście Państwo również sobie zapisali. Zaraz wrócę. Aleja Papieża Jana Pawła II 42 na trzecim piętrze. Telefon 48 30 660. Ale proszę również sobie zapisać niezwykle ważny numer telefonu. 91 48 57 581, który jest czynny całodobowo. Jest to szczególnie dla seniorów dedykowana linia telefoniczna. Nazwaliśmy ją srebrny telefon dla seniora. Również całkowicie anonimowo, przez całą dobę pod tym numerem telefonu można porozmawiać z psychologiem bądź terapeutą, powiedzieć o swoim problemie albo o problemie, który zauważacie Państwo w swoim otoczeniu, głównie dotyczącym spraw związanych z przemocą, z zaniedbaniami, z takimi niewłaściwymi zachowaniami wobec osób starszych. Dziękując Państwu za uwagę, chciałabym Wam życzyć, aby za każdymi drzwiami, które będziecie otwierać, było bezpieczeństwo, szczęście, radość, chęć wspólnego działania i zrozumienie. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, szanowna Pani doktor, szanowna Pani dziekan, bo dzisiaj gościmy naszą Panią profesor Barbarę Kromolicką, anonimowo, nie da się anonimowo, która specjalnie właśnie na ten wykład, bo on się jak najbardziej mieści też w obszarze pedagogiki społecznej, przyszła, bardzo się cieszymy. Szanowni Państwo, rozpoczynamy dyskusję, pytania. Ja wyjątkowo swoje trzy, które zapisałam, zostawię
na koniec, a bo być może padną z sali, po co je powielać. Bardzo proszę o konkretne pytania, może o refleksje, spostrzeżenia. Proszę uprzejmie, mamy dzisiaj więcej czasu. Tak specjalnie ta konstrukcja tego wykładu została zaplanowana, bo są to ważne kwestie. Proszę uprzejmie. Teraz to ja się zestresowałam. Temat jest trudny i bardzo osobisty, dotyka niezwykle intymnych kwestii naszego życia, dlatego rozumiem też, że możecie Państwo mieć problemy w zadawaniu pytań, ale jeśli dotyczą one ogólnie pojętej przemocy, proszę się pytać, a być może macie Państwo z innych obszarów, tak? Być może gdzieś zauważyliście coś niepokojącego, na co nie wiedzieliście Państwo, jak zareagować. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał taką indywidualną potrzebę porozmawiania, to ja oczywiście pozostanę tu jeszcze do Państwa dyspozycji, tak abyście Państwo mogli też ewentualnie rozwiać swoje wątpliwości już w sposób taki indywidualny. Ja chcę zadać pytanie, Pani Dyrektor. Najpierw powiem tak, jakie będzie młodzieży chowanie, jakie będzie młodzieży chowanie, jakiej wiedzy zastosowanie. To nie da się w godzinę, dwie te problemy załatwić, ponieważ tak się zastanawiam nad niektórymi slajdami, do niektórych trzeba przeczytać parę książek i sporo doświadczyć. Tak myślę, że również teraz, jak się człowiek zastanowi, to parę książek należałoby od nowa napisać. Także problem jest ogromnie duży. Myślę sobie, że takim poważnym problemem jest radzenie sobie ze stresem. Bo jest tak, to co doprowadza do stresu, całe zaplecze dla osobowości, dla naszego sumienia, niektórzy sądzą, że jak postawimy na szwali z jednej strony mózg, a z drugiej strony rozum albo umysł, to da się to porównać. Niektórzy mówią, no przecież mam rozum, mam umysł, to wystarczy, a więc roboty przed nami jest bardzo dużo. Czyli nie chciałbym za bardzo przedłużać, ale tu przynajmniej od roku zadziało się bardzo ważnych kilka zdarzeń za przyczyną pani dziekan. I mam nadzieję, że zdarzenia takie będą miały nadal miejsce. W każdym bądź razie, no nie chcę przedłużać, bo pani koordynator ma trzy pytania. Liczę na następne spotkanie, pani doktor. Pan poruszył bardzo ważny aspekt dotyczący dzieci i młodzieży. Rzeczywiście jest to temat, który należy poruszać jak najwcześniej. Dlatego też moi terapeuci przygotowali taką bajkę edukacyjną, skierowaną właśnie do dzieci w wieku od 4 do 8 lat. To jest bajka edukacyjna pod tytułem O smoku, który przestał zionąć ogniem. W tej bajce edukacyjnej moi terapeuci posługują się kukiełkami, które pełnią, maskotkami właściwie, które pełnią różne role w rodzinie. Jest ojciec smok, jest mama króliczek i są dzieci małe króliczki. Jest policjant, jest pracownik socjalny. Także są to scenki takie z życia wzięte. Do tej bajki jest napisany konspekt całej lekcji, który ma pomóc nauczycielom i wychowawcom, jak edukować dzieci, jak rozmawiać z nimi o zjawisku przemocy,
jak przekazywać im pewne treści tak, żeby one były dla nich przekazane w sposób właściwy, żeby dzieci też nie wystraszyć, ale żeby zrozumiały, co jest właściwe, a co właściwym nie jest. Oczywiście bajka, jak każda bajka, kończy się szczęśliwym zakończeniem, gdzie tata Smok odbywa spotkania z policjantem, z pracownikiem socjalnym i staje się dobrym ojcem i pełni swoje role tak, jak powinien. Ma ta bajka za zadanie właśnie przybliżyć zjawisko przemocy, ale i też przeciwdziałać temu zjawisku, żeby dzieci miały świadomość, że nie wszystko to, co się dzieje w ich domach, jest prawidłowe. Zwrócić na to uwagę. A nauczyciele mają do tego konspekt po to, aby mówić o tym we właściwy sposób. I myślę, że im więcej tych działań będzie kierowanych właśnie na etapie szkół, tym ta świadomość również będzie większa. Także dziękuję panu za ten głos. Ja mam jeszcze pytanie. Jak rozmawiać z ofiarą, jak ją nakłonić do tego, żeby odeszła od sprawcy albo żeby w ogóle podjęła terapię, bo jak wiemy, to jest trudne i najczęściej ofiary nie są chętne i się nie przyznają do tego. W którym momencie podjąć działanie? To jest, proszę państwa, bardzo trudne pytanie, bo jak rozmawiać z ofiarą, to oczywiście my wiemy, tak? Terapeuci, psychologowie są przygotowywani do tego latami i wiedzą, jak pomóc. Na pewno nie można tutaj litować się nad osobą doznającą przemocy, bo czasami trzeba tą osobą po prostu mocno potrząsnąć i powiedzieć: weź się w garść. Kobieto czy człowieku, weź się w garść, to jest twoje życie, nie możesz się bez przerwy poddawać. Ta druga osoba cię po prostu krzywdzi, działa na twoją szkodę. Więc to wszystko zależy od kontekstu, z jakim rodzajem przemocy mamy do czynienia. Ale proszę państwa, chciałabym wam powiedzieć, że przemoc, bo króciutko bardzo o tym wspomniałam podczas wykładu, przemoc ma swój cykl. Najpierw jest faza narastającego napięcia, gdzie ten sprawca przemocy staje się coraz bardziej nerwowy, podekscytowany, mówiąc kolokwialnie, puszczają mu nerwy. Wszystko go zaczyna denerwować, a ta biedna ofiara już nie bardzo wie, co ma zrobić. Chodzi na czubkach palców, usługuje, sprząta, gotuje, a i tak jest osobą, wobec której są krzyki, wyzwiska i jakieś niewłaściwe zachowania. I to jest ten pierwszy etap, tak, narastającego napięcia. Potem mamy etap gwałtownej przemocy. Ten sprawca już w pewnym momencie nie wytrzymuje, wybucha. I tutaj właśnie mówimy o tym uderzaniu, wykręcaniu rąk, policzkowaniu, krzykach. Tak? Tutaj najczęściej dochodzi właśnie w tym drugim etapie trwania przemocy, dochodzi do eskalacji. Kończy się to najczęściej w ten sposób, że ofiara, jeśli ma siły, to ucieka albo gdzieś leży zakrwawiona pod ścianą, albo sprawca ucieka, bo się boi konsekwencji dla siebie, albo świadkowie wzywają policję na interwencję, albo przyjeżdża wręcz pogotowie, bo należy ofiarę zabezpieczyć medycznie. I tak się kończy ten drugi etap tej fazy gwałtownej przemocy. A potem, proszę państwa, po jakimś czasie pojawia się trzeci etap, faza miodowego miesiąca. I tutaj ten przemocowiec tak jakby dochodzi po rozum do głowy, co zrobił, jaką krzywdę wyrządził, że jeśli ta ofiara powie, to może mieć duże nieprzyjemności z tego względu. I tak jak powiedziałam, zaczyna się faza miodowego miesiąca. On przychodzi, kaja się, przeprasza. Mówi: przecież ja cię bardzo kocham. To z miłości. Ja życia bez ciebie nie widzę. Jak odejdziesz ode mnie, zabierzesz dzieci, to ja skoczę z 10. piętra, żyły sobie popodcinam. Przeprasza, kupuje kwiaty, czekoladki, całuje po rękach. Zobacz, ile wspólnie przeżyliśmy. Teraz chcesz to wszystko skreślić. I ta biedna ofiara przemocy najczęściej w tym miejscu pęka, bo rzeczywiście, jeśli łączyło ich jakieś uczucie, jeśli ma w pamięci
również i miłe chwile, to zaczyna sobie racjonalnie tłumaczyć. No chyba mu wybaczę, może to już ostatni raz. Mam nadzieję, że w końcu doszedł porozum do głowy. Mam nadzieję, że się poprawi, tak? Że to już się nigdy więcej nie zdarzy. I to jest taki krąg, zaklęty krąg. I teraz pani się pytała, kiedy to przerwać. Jeśli przerywamy to w fazie gwałtownej przemocy, to jest okej, bo wtedy jest ta ofiara właśnie emocjonalna, ona wtedy już nie chce być więcej krzywdzona. Ale jeśli z działaniami wejdziemy w miodowy miesiąc, nic się nie zrobi. Aż do następnego razu, kiedy nie będzie znowu fazy narastającego napięcia, a następnie fazy gwałtownej przemocy. Proszę Państwa, zdarza się, że kobiety, które już w fazie narastającego napięcia i gwałtownej przemocy złożyły pozew do sądu, złożyły dokumenty o rozwód, o alimenty na dzieci, podjęły szereg działań związanych z tym, żeby się oddzielić od przemocowca, w momencie, kiedy wchodzą w fazę miodowego miesiąca i temu sprawcy uda się w jakiś sposób przekonać do jeszcze jednej próby, wycofują wszystko. Mówią, że to nieprawda, one się pomyliły, one nie chciały, one rezygnują z jakiegokolwiek postępowania. I w tym momencie nam jako osobom pracującym w tym zjawisku przemocy pozostaje nic innego, jak tylko czekać, aż pojawi się po raz kolejny. Pani dyrektor, taki przykład, na przykład zauważyłam, że moja sąsiadka jest niesprawna po wylewie, dzieci się nią nie opiekują z różnych względów, prawda, i dzwonię do państwa i proszę powiedzieć tak praktycznie, i co państwo robicie, żeby nie doszło do tragedii, dlatego że w tamtym roku, no niestety w moim budynku była straszna tragedia, ta osoba, po prostu był wybuch, spowodowała wybuch. Mhm. A zauważyłam, że bardzo dużo osób jest takich właśnie samotnych, takich czy po wylewie, czy z demencją, czy są pozbawieni w ogóle opieki. Tak, praktycznie krótko, dziękuję. Proszę Państwa, samotne osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne, jest to duży problem w naszym mieście. Problem nie tego, że to są osoby starsze, tylko tego, że nie mają nikogo, kto może się nimi zaopiekować. Przy okazji muszę Państwu powiedzieć, że nie wszystkie przypadki są zidentyfikowane, ponieważ no, nie wszyscy zgłaszają w różne miejsca swoją trudną sytuację. Tylko w styczniu mieliśmy zgłoszenia czterech przypadków właśnie osób starszych, samotnych, które tak naprawdę z tygodnia na tydzień stały się osobami bardzo zależnymi, leżącymi właśnie w wyniku choroby. Jedna pani złamała biodro, poślizgnąwszy się w przedpokoju. Druga pani właśnie to był wylew. Pan, który miał zawał serca. I jeszcze jedna osoba, której tej przyczyny nie pamiętam. Ale cztery przypadki, w których wcześniej nikt nie wiedział, że to są samotnie funkcjonujące osoby, nie mające nikogo, kto by im w trudnej sytuacji mógł udzielić pomocy. Proceduralnie, jeśli jest to osoba starsza, a w tym przypadku pani mówi, że ma rodzinę, a rodzina się nie opiekuje, to przede wszystkim działania i policji, i pomocy społecznej idą w tym kierunku, aby zbadać sytuację, gdzie ta rodzina jest i co jest przyczyną tego, że rodzina się starszą osobą opiekować nie chce. Bo proszę Państwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej to i zresztą kodeksu rodzinnego również, to najbliżsi członkowie rodziny, zstępni przed wstępnymi, są zobligowani do działań pomocowych w sytuacji niepełnosprawności, choroby czy też ubóstwa swoim członkom rodziny. Więc w pierwszej kolejności staramy się dotrzeć do członków rodziny i zidentyfikować przyczyny braku opieki. Jeśli okaże się w ramach takiego wywiadu, że ten brak opieki jest właśnie intencjonalny,
działa na szkodę, na krzywdę osoby starszej, wówczas podejmujemy dwutorowe działania. Po pierwsze, żeby zabezpieczyć tę osobę w jej naturalnym środowisku poprzez najczęściej zapewnienie opieki w postaci wizyt opiekunki i usług opiekuńczych, albo jeśli jest to osoba leżąca, niesamodzielna, wymagająca całodobowej opieki i pielęgnacji, to wówczas w trybie pilnym staramy się umieścić tą osobę w domu pomocy społecznej. Albo w Szczecinie, albo nawet i poza Szczecinem, jeśli w Szczecinie miejsc nie ma. A to, że ich nie ma, to już państwo z pewnością o tym wiecie. Natomiast drugim torem postępowania jest to, że wystosowane jest zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Bo tak jak mówiłam, przemoc jest przestępstwem ściganym z urzędu, a jedną z form przemocy jest zaniedbanie. I idąc tym tokiem myślenia, mamy prawdopodobieństwo stosowania przemocy wobec osób starszych w postaci zaniedbania przez jej członków rodziny, czyli dzieci, które nie chcą się interesować, nie chcą się zajmować, nie chcą udzielić pomocy. Dobrze, tutaj pani jeszcze. Pani Halina, prosimy. No przede wszystkim dziękujemy pani za taki sensowny wykład. Bardzo, bardzo dziękujemy, bo nie wszyscy seniorzy wiedzą, że mają prawa i że mogą gdzieś tam się zwrócić o pomoc. A mnie jeszcze interesuje taka sprawa. No każdy z nas chciałby być zdrowy jak najdłużej. Jeśli my sobie czegoś życzymy, my seniorzy, to na pewno niezależności i no na tyle sprawności fizycznej, żebyśmy nie prosiły od nikogo pomocy. Ale gdy taka sytuacja zaistnieje, czy istnieją osoby, bo wiem, że w Stanach tak jest, że jak ktoś nie chce iść do domu starców, tak pospolicie mówionego, to po prostu bierze sobie prywatnie opiekunkę i ona się nim zajmuje. Chodzi tylko o to, jakie to są ceny i czy u nas coś takiego już ma miejsce. Bo są ludzie zamożni, mniej zamożni i całkiem biedni. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, oprócz domów pomocy społecznej, tych funkcjonujących na zlecenie miasta, czyli tych naszych miejskich, są również prywatne placówki, w których oczywiście ceny są wyższe, aczkolwiek standard jest dokładnie taki sam, bo nasze wszystkie domy pomocy społecznej muszą spełniać standardy dotyczące funkcjonowania określone w rozporządzeniu. Także warunki są porównywalne, mogą to być ewentualnie mniejsze domy z większą liczbą na przykład pojedynczych pokoi, ale z reguły w prywatnych placówkach te ceny są nieco wyższe. Także jeśli mamy do czynienia z zamożnym seniorem bądź zamożną rodziną i chce udać się w takie miejsce, to również tutaj rekomendowane są prywatne placówki. Ale proszę państwa, są seniorzy, którzy nie chcą opuszczać swojego miejsca zamieszkania i mają do tego pełne prawo, bowiem właśnie bezpiecznie czują się w tym swoim mieszkaniu, wśród swoich mebli, z tym zegarem, który od 70 lat tyka na tej samej ścianie, z tymi obrazami, z tą sąsiadką na górze, która przychodzi albo czasami tupie nad głową. I to jest ich środowisko, w którym się czują bezpiecznie i najlepiej. Nie chcą tego środowiska swojego opuszczać i czasami nawet mówią wprost, bo moi pracownicy wielokrotnie proponują na przykład przejście do domu pomocy społecznej. A ta osoba mówi nie, proszę uszanować moje prawo do tego, że ja chcę umrzeć we własnym łóżku i mają do tego prawo. Naszym zadaniem jest sprawić, aby ten pobyt osoby w jej dotychczasowym środowisku był bezpieczny. No i tutaj już w zależności od stanu zdrowia, tak, na tyle, na ile możemy, staramy się tą opiekę zapewnić w postaci usług opiekuńczych. Powiem tak, nie jest to idealne rozwiązanie, bo mamy też określony budżet, tak? Jeśli mówimy o osobach ubogich, którym należy to świadczenie sprawować bezpłatnie. Jeśli mamy do czynienia znowu z seniorem zamożnym, może prywatnie także sobie taką opiekę domową zapewnić. Jest kilka firm w Szczecinie, które taką opiekę sprawują. Trzeba zadzwonić, dopytać się, ustalić ceny, podpisać umowę i prywatna opiekunka będzie również do takiego seniora przychodzić. I wreszcie jest trzecia forma
o której tutaj krótko pani doktor Bugajska powiedziała, mianowicie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób starszych. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla tych osób, które zdecydowane są na to, że opuszczą swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. Mieszkanie chronione, proszę państwa, tutaj wpadliśmy na ten pomysł wspólnie z dyrektorem zarządu budynków i lokali komunalnych, ponieważ w Szczecinie jest dosyć sporo budynków takich 4-5-pokojowych o powierzchni 120 metrów kwadratowych, które kiedyś były wspólnie zamieszkiwane przez kilka rodzin. Następnie te rodziny otrzymały swoje mieszkania, a takie wielkopowierzchniowe mieszkanie pozostaje puste. Więc żeby wykorzystać te pustostany, które są na parterze, dokonaliśmy właśnie takiego działania w postaci utworzenia mieszkań chronionych dla osób starszych. One są z reguły na parterze, te mieszkania. Z jednego pokoju robimy salon, w którym jest miejsce na wspólne spożywanie posiłku, wspólne oglądanie telewizji, wspólne spędzanie czasu. A oprócz tego są 2 lub 3 pokoje, w których są sypialnie. Najczęściej są to dwuosobowe sypialnie. Tak są te mieszkania remontowane, aby w każdym była kuchnia i w każdym były co najmniej 2 toalety, no bo jeśli mówimy o 4 czy 6 seniorach w jednym miejscu, no to warto by było, żeby ten komfort higieniczny również był zapewniony. I mamy tutaj do czynienia z taką pośrednią formą, bo to nie jest dom pomocy społecznej, to nie jest skupisko 270 starszych, niepełnosprawnych osób, tylko to jest mieszkanie, w którym jest zapewniona całodobowa opieka i pielęgnacja, bo opiekunka tam jest przez całą dobę, w którym jest 6 seniorów, którzy jak gdyby tworzą między sobą pewną społeczność. Oczywiście są i zwady, i kłótnie, ale są i radości, i wspólnie obchodzą święta, i przyjmują gości, bo przecież też mają do tego pełne prawo. Jest to pośrednia forma takiego jak gdyby rodzinnego domu, tak? Gdzie mniejsza liczba osób, większa możliwość indywidualnego podejścia do potrzeb każdej z tych osób i wreszcie taka możliwość też nawiązania więzi między tymi osobami i wzajemnych relacji. Także takie formy pomocy są i one są w Szczecinie praktykowane. To przyszedł czas na te moje pytania, ale rozpocznę, proszę państwa, od refleksji, że myślę, że pewnie tych sposobów jest jeszcze więcej, chociażby takich czysto ludzkich, budzących siły społeczne. Pamiętam, jak w ubiegłym roku miałam przyjemność współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w ramach pilotażowego projektu wdrażania standardów pracy socjalnej, gdzie jak udzielając jakby konsultacji z zakresu geragogiki, sama otwieram oczy ze zdziwienia, no jakie tragedie w tych czterech ścianach się kryją. Ja dziękuję pani doktor, że nam oszczędziła tych szczegółów, ale wiem, że naprawdę można byłoby o jednej sytuacji scenariusz filmowy, dramatyczny napisać. I tam, ale chciałam powiedzieć o pozytywnej rzeczy. Tam pamiętam osobę 90-letnią, samotną, bez rodziny, której stan zdrowia z pewnością nie pozwalałby na samotne mieszkanie w swoim domu. Ona jednak mieszkała. Mieszkała tylko dzięki wsparciu swoich 2 sąsiadek. Plus oczywiście usługi opiekuńcze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przez wiele lat jedna sąsiadka rano otwierała drzwi, robiła śniadanie, przygotowywała osobę do dnia, całego dnia, a wieczorem razem we 2, w zależności od tego, czy była wskazana kąpiel, czy też nie, przychodziły, opiekowały się tą 90-letnią osobą, czyli ta samopomoc. Podejrzewam, że to są panie, które znały się przez lata i raczej były dobrymi sąsiadkami. I to jest to, od czego pani doktor dzisiaj zaczęła, że to dobro powraca. Natomiast w związku z mieszkaniami chronionymi, to w Skandynawii są coraz bardziej popularne też decyzje przyjaciół o wspólnym zamieszkiwaniu, bez konieczności formalizowania. Czyli w momencie, kiedy ktoś, ja osobiście mam 2 przyjaciółki aż od szkoły średniej i nieraz żartujemy, że nie wiadomo, co za 20-30 lat nas spotka, że być może wygodniej, łatwiej, praktyczniej byłoby
zamieszkać razem. U nas jeszcze mają osoby dużo różnych oporów z tym związanych, ale myślę, że to też to samo wsparcie, ta sama pomoc, to jest też przyszłość. Jeżeli wiele problemów tak naprawdę z racji ograniczonych środków nie jesteśmy w stanie rozwiązać i potrzebna jest nasza inicjatywa i starszych, i młodszych. Podejrzewam, że pani doktor potwierdzi. Tak, potwierdzam. I takie inicjatywy senioralne, one mają miejsce, bo ja tutaj patrzę właśnie na panią, która uczestniczy w senior klubie codziennie. I to jest taka inicjatywa senioralna. Muszę państwu powiedzieć, że właśnie w ramach realizacji tych standardów powstał senior klub przy ulicy Sławomira 9A, którzy seniorzy bardzo sobie szybko zagospodarowali. W ramach projektu, jak projekt był realizowany, było dużo pieniędzy, więc było dużo wyjść, różnych form aktywizujących seniorów, wyjazdów, kina, teatry, to wszystko stało otworem. Ale projekty mają to do siebie, że kiedyś się kończą. I ten projekt też miał swoje zakończenie. I proszę państwa, jakież było moje zdziwienie, jak kilku seniorów przyszło do mnie do gabinetu i powiedziało, że my nie chcemy, żeby ten klub przestał istnieć. My chcemy, żeby ten klub funkcjonował i my go bierzemy w swoje ręce. Proszę nam tylko dalej użyczać ten lokal, a my będziemy sobie to prowadzić i dać nam etat jednej pani, która będzie otwierała, zamykała i się nami opiekowała. I tak też, proszę państwa, się stało. Seniorzy byli na tyle zdeterminowani, że poszli nawet do prezydenta w tej sprawie. Prezydent postawiony przed ścianą nie miał innego wyjścia, jak tylko ten jeden etat wygospodarować, który otrzymałam i jest Asia, która się tym klubem opiekuje. I seniorzy w dalszym ciągu właśnie z własnej inicjatywy uczęszczają, z własnych środków wykonują sobie, kolokwialnie mówiąc po młodzieżowemu, zrzutki na kawę, herbatę i ciasteczka. Od czasu do czasu, ponieważ ten senior klub jest takim moim dzieckiem, to dwa razy w roku mamy jakąś fajną wycieczkę albo jakiś wyjazd integracyjny. Ale ostatnio był piękny bal, był organizowany Tłusty Czwartek, są organizowane tam imieniny, urodziny, różne inne okolicznościowe święta, spotkania wielkanocne, wigilijne. I jest to właśnie inicjatywa samych seniorów. I powiem państwu więcej, w momencie, kiedy ktoś przestaje przychodzić do senior klubu, inni seniorzy bardzo mocno się interesują jego stanem zdrowia, dlaczego się nie pojawił, być może trzeba do niego podjechać, mu pomóc. Także te wszystkie formy powodują, że jedni stają się odpowiedzialni za drugich i nie potrzebują tak naprawdę żadnej innej instytucjonalnej opieki. Sami dla siebie są przyjaciółmi, partnerami i też takim wsparciem w chorobie. To bardzo, bardzo cenne, myślę, i ważne, i zauważalne w Szczecinie. Tylko ad vocem, proszę państwa, dodam, że my to samo chcemy tutaj robić w naszej wspólnocie uniwersyteckiej, tutaj na Szusie. Jak wiecie państwo, że teraz jesteśmy w trakcie reorganizacji, będziemy tworzyć zespoły, będzie też zespół, mamy już chętnego lidera, który będzie prowadził wolontariat opiekuńczy, ale również będziemy, myślę, że po świętach kierować do państwa takie pewne karteczki z prośbą, żebyście, zwłaszcza do tych osób, które są samotne i gdyby w sytuacji choroby nagle my nie wychwycimy, że państwa nie ma na wykładach, żeby ktoś powiadomił, że coś się dzieje i potrzebujecie naszego wsparcia, to będziemy w zamierzeniach też chcemy budować taki zespół samopomocy, czyli że jak odwiedzimy, pomożemy, wesprzemy, czy korzystając z wolontariatów seniorów, czy być może korzystając z wolontariatu naszych studentów. Czyli ważne jest właśnie to budowanie wspólnoty, wzajemne wsparcie, obojętnie w jakiej sytuacji byśmy się znajdowali. Oczywiście nikomu nie życzymy przemocy, doświadczania tejże sytuacji, a jeżeli, tak jak pani doktor powiedziała, jest coś takiego niebezpiecznego w państwa życiu, to pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno na zmiany i że są osoby, które mogą udzielić wsparcia, pomocy i instytucjonalnej i tutaj też w grupie warto, tak? Bo życie jest darem, każda chwila życia jest cenna i szkoda te lata na emeryturze, to jest często 1/3, 1/4, 1/3 część życia,
przetrwać, mówiąc, jakoś to będzie. Warto, tak? Warto te zmiany wprowadzać, nawet gdyby miało być początkowo ciężko, my z pewnością znajdą się osoby, które będą w tym wspierać. A myślę, że ta edukacyjna funkcja wykładu polegała też na tym, proszę Państwa, że nie będziemy, być może my wszyscy, tak mocno obawiać się, że tych mitów związanych mój dom to moja twierdza i że być może bardziej z troską spojrzymy na sytuację innych ludzi, którym być może trzeba pomóc, chociażby poprzez powiadomienie określonych służb, bo nie ma innego wyjścia, żeby wyrwać te osoby z tychże. Jest to pierwszy, najważniejszy krok tak naprawdę, przekazać informacje. Nawet całkiem anonimowo, jeśli nikt nie przekaże informacji o tym, co się dzieje właśnie w któryś z czterech ścianach, to będzie to trwało, dopóki czasami nie dojdzie do tragedii. Dlatego ta informacja, to zgłoszenie jest to pierwszy krok do przerwania cyklu przemocy. Mhm. Dziękuję zatem bardzo pani doktor za wykład. Tu jeszcze... Mam dla Państwa prezent. Kalendarz szczecińskiego seniora. Niewielki, taki typowy. Zresztą sami seniorzy ocenili, że takie kalendarze są dla nich najwłaściwsze, bo je sobie magnesem przyklejają na lodówkę i widzą wszystkie dni tygodnia od razu. Ale z tyłu na odwrocie są wszystkie przydatne kontakty dla Państwa i miejsce również na nowe kontakty, żeby wpisać sobie te, które dla Państwa są ważne, żebyście zawsze je mieli pod ręką w każdej sytuacji, bo czasami się coś zgubi, coś się przykryje jakąś inną kartką i trudno odnaleźć. A tu przy kalendarzu zawsze na odwrocie będą ważne numery telefonów dla Państwa. Dziękujemy za prezent i za ciekawy wykład. Bardzo dziękujemy.